chodzi o tanie bilety, oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. W to bardzo miły, pochmurny, ale... Sobotnie popołudnie, pochmurne popołudnie, ale jakoś wesołe popołudnie. Witajcie, sąsiedzi. Właściwie was to już nie muszę specjalnie przedstawiać. Marek, Olga i Marek Jackowscy, Kola and Marek. Zespół Manon. Miau, miau. No czekamy na płytę kompaktową, już zapowiadacie ją od jakiegoś czasu. Wszystko przez SAD, czyli przez nowe kwestionariusze, jest kolejka olbrzymia na granicy i kierowca, który wziął te kompakty, zawrócił, ponieważ nie chciało się czekać. Drugi raz podjechał, znowu nie chciało się czekać, trzeci raz i teraz daje się wrócić. Zjednoczone Niemcy dają nam w kość też. Niemcom się już nie chce tak pracować jak kiedyś. No to jakiś horror jest. Mit pracującego Niemca. No ale teraz już przez Czechosłowację. Zdaje się, że w ogóle lepiej nie wyjeżdżać przez granicę zachodnią, prawda? No ja właśnie wróciłam z Berlina, było fantastycznie. Tak? Ale to musisz małym autkiem jechać. Aha. Na niemieckich numerach najlepiej. Porady praktyczne dla kierowców. Tak jest. Małym autkiem na niemieckich numerach. Broń Boże, jakimś trakiem, jakbyś tam przewoził 3 serki, to niestety stoisz 5 dni. Jest to straszne. Zamierzam o tym głośno mówić, Marku. Głośno, ponieważ jest to nieludzkie. Otwieramy przejścia. Musimy otworzyć nowe przejścia, prywatne. 4, 5 przejść. Jakoś niech tym ludziom, wiesz, bo ci ludzie wariują. To są psychopaci, niebezpieczni kierowcy. Oni się śpieszą. Ona nas piją na granicy, dwa razy. Piją i potem jadą. Tak, no pijąc się dni, 3-4 dni stoją. Ja widziałam, jak kupują wódkę, rozumiem, bo hektolity, takie wielkie balony, wiesz, wody. I potem się mówi, że jest afera alkoholowa. No tak, tym miłym i optymistycznym akcentem zaczęliśmy naszą rozmowę o muzyce. Rock'n'rollowej, no bo nie ma rock'n'rollowej muzyki bez tych traków, tych problemów, tego alkoholu i całej reszty. Wczoraj graliście koncert. Tak. Powiedzcie coś na ten temat, dwa słowa. Wyjątkowo udana impreza. Impreza, można tak powiedzieć. Kongres liberałów rozpoczyna obrady. Zostaliśmy zaproszeni z Republiką. Cały wieczór bardzo miły, bardzo udany. Czy to prawda, że Jan Krzysztof Bielecki był konferencjerem? Tak. Totalne szaleństwo, ale bardzo przyjemne szaleństwo. Było bardzo przyjemnie, ludzie się bardzo pięknie bawili, tak jak my zresztą, bo my się ostatnio bawimy, więc dlatego zapraszamy ludzi na nasze koncerty, bo to naprawdę jest zabawa, to znaczy się tańczy się, przede wszystkim się tańczy. Aha. Bo ja już nie chcę, żeby ludzie przeżywali, żeby wiesz, smutni, przychodzili smutni, odchodzili smutni. Ja chcę, żeby przychodzili smutni, a wychodzili bardzo weseli. No tak, ale to potrzebne jest do takiej zabawy co najmniej kilka czy kilkanaście klubów takich mniejszych w Warszawie, gdzie można by wejść po prostu sympatycznie się pobawić, napić się nawet piwo, bo przecież to żaden grzech, prawda? Jasne. I po prostu enjoyować, no. Ale widzisz sam, jak to się zmienia w Polsce. Coraz więcej. Mówiliśmy teraz taki koncert. Tysiąc do 2000 miejsc, coraz przyjemniej, coraz lepiej. Remont zmienił się. Tak. Myśmy tam grali, w nim teraz grać też, zresztą koncert był fantastyczny. Fugazi remontuje w tej chwili, bo tam ponoć śmierdziało bardzo moczem, a już nie będzie, ponieważ remontują ci cudowni chłopcy, po prostu zabrali się do pracy. My tam obiecywaliśmy dawać koncerty prawie za darmo, żeby im lepiej się w tym klubie powodziło. No i zapraszamy wszystkie zespoły, żeby grały w Fugazi za mniejsze pieniądze oczywiście, żeby przysponsorować trochę w ten sposób ten klub. Jedno z wielu miejsc pracy dla nas wszystkich, no, dla wszystkich zespołów. Jesteście szczęściarzami, bo właściwie za co się bierzecie, to wam się udaje. Jerzy Milian to powiedział. Tak? Pierwszy zauważył w stanie wojennym. Powiedział, że z czegokolwiek się tknę, zamienia się w złoto. A nie. To był duży... To jest bardzo ciężkie sformułowanie, bo nie chciał zostać królem Midasa. Najpierw Marek się nie tknął oczywiście. Zamienił rozumiesz drewno w złoto. No, no tak, na to wyszło. Nowa płyta długogrająca, która czeka na granicy, nowa płyta ma nam nosić. Derwisz tańczy czasami. I Anioł. Derwisz tańczy trzeci dzień. Marku, myśmy sobie to po prostu wypoetyzowali. Derwisz tańczy trzeci dzień. Na tej granicy nieszczęsnej ten derwisz tańczy i tańczy. No tak, ale nie możemy czekać w nieskończoność. Kiedy ta płyta dotrze, jak sądzicie? Jak Anioł ją nam dostarczy. Anioł już ją na skrzydełka swoich. Skąd ty wiedziałaś, pisząc tę płytę, że to wszystko tak będzie się po kolei sprawdzało? Kto jesteś naprawdę? Nasz stary przyjaciel, świętej pamięci Zdzichu Lewanowicz mawiał: Ela Boska i skrzypce. Gośćmi po sobotniej popołudniowej audycji zapraszamy do trójki są Kora i Marek. Z płyty Derwisz i Anioł znamy już fantastycznie piosenkę Anioł. To co, może teraz Derwisz? A czy macie Derwisza? Nie, no czekam na ten piosenkę. Czy znasz takie powiedzenie, a w sercu ciągle maj? Tak, to znam. Maj jest właściwie ciągle w sercu, prawda? W sercu, tak. I my w lutym mamy bardzo wyjątkowo zimny maj. To ja myślę, że to się zanosi na przebój, który co najmniej do maja będzie gościł na liście przebojów programu. Od maja do maja.
Dziękuję wam bardzo za nową piosenkę. To będzie u nas muzyczna premiera. Ale tytuł jest wyjątkowo Zimny Maj. Tak, bo to był, a mogę coś powiedzieć, Marku, bo tak? To było w zeszłym roku, bo wiesz, moje piosenki to są realistyczne, wiesz, ja albo piszę o tym, kim się zakochałam, albo jak mi było źle i tak dalej, i tak dalej. Otóż to był wyjątkowo Zimny Maj zeszłego roku, 91 w Krakowie oczywiście, więc to jest taki kolejny krakowski splin. Tylko nie nazwałam to, bo właściwie powinien się nazwać krakowski splin numer 2. A nazywa się Wyjątkowo Zimny Maj. To się działo w Krakowie, proszę państwa, temperatury były minusowe, nogi trzymałam w piekarniku, robiliśmy wtedy próby do naszej fantastycznej trasy, na której mieliśmy zrobić miliardy, do której dopłaciłam, która się nie udała, bo nikt nie przyszedł. A, przyszło, to ale nie, no nie trochę przyszło, ale nie. Słuchaj, przyszło, bo to, był wyjątkowo zimny maj, wszyscy siedzieli w domu z nogami w piekarniku. To dałem plamy, mówiłem, że czego się dotykacie, to wszystko wychodzi. To znaczy, ale Marku, to wychodzi jak najbardziej. Wszystko przez te nogi. Wszystko przez te nogi w piekarniku, a głowa w lodówce. Wyjątkowo zimny maj. Tak było, głowa była w lodówce, a nogi w piekarniku. Kara i mama.